Cześć, witam Was z tej strony Bad Girl, a to krótka historia naszego sprzęciku placowego, ponieważ łatwiej jest powiedzieć niż napisać. Stwierdziłam, że zmontuję krótki filmik, żeby przedstawić Wam historię życia tego przefajnego sprzęta za 250 zł. Przed chwilą przeleciał setup, a tak sprzęt wyglądał tuż po zakupie. Wrzucałam już to ujęcie gdzieś, ale zapewne większość z Was na nie trafiła. Był totalny bałagan w elektryce, totalny bałagan we wszystkim. Mówiąc w skrócie, sprzęt nie odpalał, ale okazało się, że kompresja ma 9, chyba i pół bara wtedy, więc postanowiliśmy go ożywić. Rozebraliśmy silnik, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w środku. Jak można się było spodziewać, no szału nie było. Zresztą za te pieniądze nikt się tego raczej nie spodziewał. Tłok jest jeszcze bardziej przytarty niż na tym filmie, ale na filmie też już widać na nim ślady zużycia. Tutaj możecie sobie zobaczyć to z bliska. Generalnie wiadomo, chcieliśmy ocenić stan, więc tutaj luzy na korbowodzie i takie inne rzeczy można sprawdzić, mówię w taki sposób. Historia tego sprzętu, no cóż, został kupiony dla gaźnika, a ponieważ okazało się, że jeszcze żyje, to postanowiliśmy go ożywić i jeszcze sobie w nim w tym roku pojeździć po placu, albo raczej spróbować potraktować to jako wielkie wyzwanie, bo wszystko w nim jest praktycznie niesprawne. Jak widzicie, z zawieszeniem było dużo motek, w końcu przełożyliśmy je z RS125, bo generalnie wyjścia łafrankowa to jest AF125, czyli ta jeszcze starsza wersja. Linka gazu i cały mechanizm przełożony z żużlówki, żeby to wszystko działało. Nasz pierwszy wyjazd na plac okazał się porażką numer 1, ponieważ w zbiorniku paliwa powstały nagle dwie dziury. Przy wyjeździe numer 2 walka z gaźnikiem. Dosyć długa, zakończona powiedzmy sukcesem, bo przejechaliśmy parę kółeczek, ale plac był mega mały i wyglądał tak jak na tym zdjęciu. Jeśli ktoś jest hardcorem i próbuje schodzić na kolado w takich warunkach, to wiadomo jak to się kończy. Po czym motocykl po wyczyszczeniu placu wypluł nam zawór wydechowy, o właśnie z tego miejsca, przed chwilą widzieliście zawór, w związku z czym postanowiliśmy sobie odpuścić. Podejście numer 3, taki oto plac udało nam się znaleźć i zamieść, zamiatanie trwało 2,5 godziny. Oryginalność słupków przemilczę. No i dzięki temu, że plac okazał się i był dużo szerszy, można było podjąć próbę jazdy na kolanie. Pełno łączeń asfaltu, pełno dziur, zawieszenie, które praktycznie nie pracuje. Znaczy pracuje, ale ciężko tu powiedzieć o tym, że pomaga. Szczególnie biorąc pod uwagę tą zespawaną sprężynę z tyłu i ten przód, który ma straszny luz roboczy w pewnych momentach i w pewnym zakresie działania. Dlatego mam wrażenie, że ta rama może być trochę krzywa, ale to jest tylko nasze przypuszczenie. Natomiast co mogę powiedzieć? Zabawa była przednia. No, spędziliśmy kilka fajnych godzin w 25 stopniach na placu. Ostatecznie sprzęt przestał jechać, to znaczy stracił moc. Kompresja niby 8, chociaż trzeba będzie trochę podubać, żeby zobaczyć, czy są jeszcze jakieś inne przyczyny, czy po prostu już powoli umiera, bo ogrzał nam się. To by było na tyle w skrócie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ktoś się z Was pośmiał, bo taki był głównie tego cel dla nas. To był cel dydaktyczny. I zrobiliśmy to just for fun, także cóż. Każdy może krytykować, może mówić co uważa. My po prostu dobrze się bawiliśmy i mam nadzieję, że więcej takich śmiesznych historii w życiu się pojawi. Do usłyszenia, do zobaczenia może. Trzymajcie się ciepło.